W związku z tym turniejem strasznie ciężko kupić. Zobaczcie, kupujemy Krause z Wolfsburga. Muszę wam powiedzieć, że sytuacja bez precedensu, kochani. Wolfsburg w takiej cenie chodzi. Pokaż te, co licytowałem. Słuchajcie, zwykłe szare, brązowe karty, patrz po ile. 850, Filipe, ten tutaj za ile poszedł? Czekaj, ja tu pokażę. Słuchajcie, czekaj, niesamowita patrz, historia. Coś niesamowitego. Zaraz wam powiem w ogóle, dlaczego to się dzieje, bo nie idzie z Wolfsburga karty trafić. Ja myślałem... No. Zobaczcie, nie ma nic za 500 zakup teraz, nie ma za 600, nie ma za 700 już się pojawiają, proszę. Oj, to nagle. Słuchajcie, no ciekawa sytuacja, ale żadnych srebrnych, żadnych brązowych. Ja myślałem, że to spowodowane pięknym meczem wczorajszej Ligi Mistrzów, bo wczoraj, słuchajcie, Wolfsburg prowadził 3-0, miał jeszcze poprzeczkę czy słupek na 4-0. Potem świetnie Genk się pokazał, kochani, nastraszył ich, no pachniało remisem. W każdym razie myślałem, że to dlatego takie szaleństwo z Wolfsburgiem, ale okazuje się, że jednak nie. Zobaczcie dlaczego. Dlatego, że, pokaż guteczku, jest do zaatakowania turniej. W związku z powrotem Ligi Mistrzów, no oczywiście jak wiecie, my jesteśmy aktywni teraz na tej FIKie troszkę więcej przez to, że mamy tą swoją nieszczęsną kontuzję. My z tej kontuzji jak najszybciej chcemy wyjść, natomiast na pewnych rzeczy się nie da, noga dalej gutka boli. Natomiast no mam taki żal troszeczkę, już sam nie wiem do czego, do kogo, ona dalej boli, dalej nic nie możemy robić, kochani, także kolejny dzień nam ucieka i jeszcze pewnie kilka ucieknie, natomiast żeby łatwiej ten czas przeżyć, no to jak widzicie, bawimy się tutaj. Oczywiście wróciliśmy do szkoły, także odrabiamy też lekcje. To nie jest tylko tak, że my ciągle robimy, kochani, FIFA. Dzisiaj Gutek po przerwie z zapaleniem ucha wraca do szkoły. Także po lekcjach patrzymy, co się tu dzieje. I teraz tak, Guteczku, pokaż ten turniej. Chcemy powiedzieć, że to będzie secik z turnieju. Chcemy zaatakować, kochani, turniej, jak on się nazywał? United Cup? Słuchajcie, zaraz Gutek tu jeszcze robi ostatnie poprawki w składzie, dlatego że w tym momencie, kochani, zaraz będziecie świadkami, przedstawimy wam skład, z jakim chcemy ten turniej zaatakować. Dokupiliśmy kilku grajków. Tego bramkarza będę musiał chyba podziękować. Ale to od razu. Ale to po meczu, no. W każdym razie myślę, że tak będzie można zrobić, natomiast jak możesz, pokaż mi teraz ten turniej. Patrzcie, tur nazywa się Foot United Cup, warunki udziału. Trzeba mieć 4 z PSG, 4 z Chelsea, 4 z Realu Madryt i 4 z Wolfsburga, żeby do tego turnieju przystąpić. W związku z tym... rzadkich kart i 4000. Tak, 4000 do wygrania i złota paczka rzadkich kart. No mam apetyt bardzo na tą paczkę, bo ile ta paczka normalnie kosztuje? 7,5. No to 7,5 i 4, no to jest o co powalczyć, kochani. 11,5 tysiąca. Ale powinien być takiego ziomka, co taki skład zrobi. Nie, no ja myślę, że słuchajcie, będzie paru zapaleńców, którzy wystartują w tym turnieju. Dlatego, że no do wygrania jest co wygrać. Tata, turniej jest online, tata, czyli w przeciwieństwie... Tata. Tak? Remi jeszcze zgranie z Benzemą ma nawet. Słuchajcie, no bo Francuzi. Chciałbym powiedzieć wam jedną rzecz, kochani. No, różnica taka jest, że tutaj czekamy na żywego człowieka za przeciwnika, natomiast poprzedni turniej, który rozgrywaliśmy, był z komputerem, on był na wersji zawodowca. Natomiast w tym momencie, kochani, jak znajdziemy przeciwnika, to ja do was powrócę. Będziemy chcieli rozegrać, nagrać dla was ten secik. Oczywiście pod warunkiem, czy są w ogóle... No być może restart będziesz musiał zrobić, jak to zawsze bywa po ale wszystkich tych zakupach. Także najprawdopodobniej... Kogo? Czekaj! Kogo Kudex to zna? Jest? Thiago Silva. Thiago Silva, brawo! Słuchajcie, no jego dokupiliśmy na potrzeby tego turnieju. Zresztą... Pepe. Marcelo. Super. Kogo jeszcze rozpoznajesz? Ramirez. Ekstra. Kto jeszcze, Kudełek? Kroos. Super. Z przodu kto jest jeszcze? Remi. Brawo. William, Remi, świetnie. I kto jeszcze, Kudełek? Benzema. No pięknie, jest Benzema. Kogoś jeszcze? Atsu, słuchajcie, Ramireza. Rozpoznajesz Ramireza? Tak, już mówił. Ale Atsu i Ariera nie... I tego nie powiem. Nie znasz, tych trzech nie znasz, to tak? To jest Atsu z Chelsea, nowy nabytek. On niedawno chyba do nich doszedł. To ja nawet ja nie wiem. On jeszcze w FIFA jest na dwóch kartach, Gutku, wiesz? Nie dotykaj paluszkami telewizora, bo potem, słuchajcie, będziecie mieli właśnie, wiecie, co będziecie mieli, tak jak ostatnio mieliście finał. W każdym razie, kochani, ja się rozłączam, jak będzie przeciwnik, to do was wracamy. My jesteśmy gotowi do grania. W każdym razie, Atsu, kto jeszcze tam, Gutku, był? Pokaż z 80. Któryś z nich to nowy nabytek, chyba Atsu do Chelsea przyszedł, jeszcze jest na dwóch kartach i w Chelsea, i w poprzednim, no.
Dobra, robimy restart do zobaczenia. Zawodnika, kochani, gramy online. Ten turniej jest dostępny w dwóch wersjach. Można zagrać online, można zagrać offline. Także my spróbujemy zaatakować i tutaj, i tutaj. Tutaj zdaje się jest do wygrania, Gutku, jeszcze lepiej, tak? Tu jest 11,5 po przeliczeniu, tak? Słuchajcie, na offline jest więcej do wygrania jak na online. No dziwna sytuacja. Natomiast zobaczcie, on też ma Luisa. Ale czemu on ma Liberiego? Remiego też ma na przodzie. Nie wiem, czego ma Liberiego. Sobie tych dał. Na rezerwę pewnie ich dał. Aha, czyli tak można. Słuchajcie, dziwna sytuacja. No dobra, ja nic nie mówię, oddajcie się oglądaniu meczu, dobra? Daj Szpakowskiego głośniej, ja mam tutaj laptopa, mam trochę pracy. Tego meczu nie będę komentował, tym bardziej gramy online. Gutek nie zna tego składu. Pierwszy raz w życiu jest to skład zestawiony tylko na ten turniej. Kudełku, podaj pilot, tacie. Dobra. No i oglądamy, kochani, czy to się da, czy to się da wygrać. Widocznie są też tacy jak my, słuchajcie, zrobili składy takie, no dziwne to są składy, natomiast no, pierwsze kolejki Ligi Mistrzów za nami. Muszę wam powiedzieć, że brama Ronaldo złamała mnie wczoraj. Pięknie strzelił gol. Z czego? No, zawinął tak z samego rogu pola karnego po plecach, że Wojtuś Szczęsny nie bardzo miał szansę. Dobra, ja się wyłączam, Guteczku, jak masz ochotę, to ty możesz coś tam z widzami pogadać. Świetnie. Fajną metryczkę ma Silva, słuchajcie. Zresztą bardzo ładne staty ma. Takiego niby niegroźnego dośrodkowanka mogła brama. Tak, te też rzut rożny. Super. Pięknie. Aj, Jacu, ale zabawa. Czemu mamy kontrę. Czemu zabawa? Tak. No tak zabawił się troszkę. No czemu się zabawił? Czy sobie poradzi. O proszę. Powiem szczerze, że nie będzie łatwy meczyk chyba. Ale super. Ale lagi duże. Duże lagi, nie? No nie, duże, ale strasznie zacina. Przeżyj to. Znakomicie wywiązkował teraz piłkę w pole. Aldo. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Ole sieknął brameczkę, tra la la la, szacun koleżko, szacun. Nie wiem, czy to ładne same okno, patrz. Bramkarza zmieniłeś? Zapomniałeś o nim, nie? No, słuchajcie, mamy takiego bramkarza troszkę niższych lotów na potrzeby turnieju oczywiście kupiliśmy. Ja mogę na rezerwę grać. Z tym numer zaczynamy z nimi na rezerwie. No to mamy doświadczenie, piękny motelek na świecie.
Czyli ja widzę, że tu normalne składy wystawiają Łódku, tylko na ławce rezerwowych musi być taka statystyka. Przypominam, po 4 zawodników z każdego klubu. Z każdego klubu Ligi Mistrzów, bo ten turniej jest turniejem okolicznościowym. On powstał na moment powrotu Ligi Mistrzów, kochani, na antenę. Te 4 kluby grały teraz mecze wczoraj, nie? O Jezu, mać. Piłka wyszła na aut. Ale się zapomniał. Wydawało się, że a jednak przejął. Grotny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Ten się kiwał, on mówi, dośrodkowuje. Coś mu się pomieszało. Albo inny mecz ogląda, może ma symultane. I leci transmisja z innego meczu. No, taki faul był. Dama. Brawo! Ja widziałem na zwolnionym obrotach, specjalnie dostaliście, słuchajcie, od razu powtórkę. Nie akcję, tylko od razu powtórkę. Słuchajcie, nie jestem aktywny w tym filmie, nie gadał za wiele, dam szansę, żeby Łódek pograł. Ładna brama, fajna, bardzo ładnie dorzucone, ślicznie. Nie miał szans nawet lagi, nie przeszkodziły ani nie pomogły, ładnie. Tylko żeby się nie okazało, że za moment ktoś z nas straci połączenie, nie? Bo to by była szkoda wielka. 39 minuta, 1-1. A teraz zobaczycie jeszcze lepszą powtórkę. Patrz, powtórka leci wolno, jeszcze lagi. Patrz. Pięknie. Ładne dośrodkowanie. Na strzały fajnie zrobił. 1-1. Remis. Przypominam, że to faza turniejowa, tutaj musi być zwycięzca, kochani. Myślę, że ktoś odpada właśnie. Tylko pytanie, kto? My czy on? My czy on? Lecę tam obu William, musi już. Słuchajcie, dobrze, że to nie jest jakiś półfinał czy finał. My czy on? On. On? Ale i tak walkowera chyba nie będzie. Czemu? Bo jest 1-1? No nie dostaniemy. Słuchajcie, czyli nie przechodzimy do następnej rundy, tak? Ale ja się cieszę, że my nie dostaliśmy walkowera, a nie, że... Ale słuchaj, co się dzieje w tym momencie? Nic się nie dzieje. Kolejny mecz gramy. Mhm. Słuchajcie, no nieprawdopodobna... Ale zobacz jeszcze, czy jest przeciwnik, bo jak będzie... Jest przeciwnik, to mi się wydaje, że to jest tylko takie okłamanie, no bo jest niby... O nie... Ci piłkarze są kontuzjowani, no czyli nie tak do końca, słuchajcie. Nabawiliśmy się kontuzji, pokończyły się kontrakty. Natomiast, no tak, ten... Słuchaj, z jednym kontraktem go kupiłem w nocy. Za późno się zorientowałem, że ma jeden kontrakt. Słuchajcie, kochani, no szkoda, że w ten sposób kończy się ten meczyk, bo mieliśmy, myślę, szansę na przejście do kolejnej rundy. Nie był facet poza naszym zasięgiem. Prowadził 1-0, wyrównaliśmy 1-1, ale myślę, że za momencik, jak pojawi się kolejny przeciwnik, to do was wrócimy. Także mecz nierozstrzygnięty, zaczynamy turniej ponownie.